epaka.pl to ogólnopolska sieć wysyłkowa. U nas nadasz paczkę, paletę, części samochodowe, dłużyce, a nawet żywe ptaki. Wysyłamy w kraju i za granicę. Ekspresowy zwrot pieniędzy z pobrań na konto lub w gotówce. Zamów kuriera na kilka sposobów. Przez internet lub aplikację na smartfona, przez telefon lub tradycyjnie u nas w siedzibie. Pobierz darmową aplikację do zamawiania kuriera. Wybieramy najlepszą ofertę dla Twojej przesyłki. Specjalne oferty dla firm, współpraca bez zbędnych umów, zadzwoń i zapytaj o szczegóły. Dobry wieczór, jest 5 grudnia, Rafał Woźniak. Zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum w środę. W dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. o nowym boisku w Zgierzu. Każdy kawałeczek trawy, czy naturalnej, czy sztucznej, to dla nas jest zbawieniem, zwłaszcza przy takiej ilości dzieci trenujących w klubie. Oraz anioły też czytają. Za nami kolejna edycja konkursu plastycznego. To jest wykonanie pracy plastycznej, anioł i książka, żeby to się jakoś łączyło. Rondo przy ulicy Okulnej niebawem będzie gotowe. Na razie jednak kierowcy mogą jeździć tylko po jego fragmencie. Wciąż bowiem trwają ostatnie prace wykończeniowe, m.in. sadzenie roślin, ustawianie, malowanie znaków pionowych i poziomych. W tym miejscu rondo znacznie ułatwi przejazd w godzinach szczytu, bowiem wyjazd z ulicy Okulnej bywał bardzo utrudniony. 17 grudnia ma być otwarte rondo na skrzyżowaniu ulicy Okulnej z drogą krajową nr 71. To jedna z tras łączących Łódź z węzłem autostradowym w Strykowie, a także dojazd do Łagiewnik, Skotnik, no i do Zgierza. Wyjazd z ulicy Okulnej, która jest drogą podporządkowaną, był do tej pory utrudniony. Szczególnie w godzinach szczytu kierowcy mieli problem z wyjechaniem na drogę krajową, przez co tworzyły się korki. To rondo powstało przede wszystkim po wnioskach mieszkańców, którzy tutaj zgłaszali nam, że jest problem z wyjazdem z drogi podporządkowanej oraz ze skręceniem w lewo. Tam jest ze względu na duży ruch drogą krajową, która prowadzi również także między innymi w kierunku autostrad. Także było tam dość niebezpiecznie i tworzyły się zatory na ulicy Okulnej. Teraz mamy nadzieję, że ten ruch będzie płynny i przede wszystkim, co najważniejsze, bezpieczny. W miejscu skrzyżowania powstaje rondo turbinowe. Jest ono bezpieczniejsze od ronda tradycyjnego. Wybierając pas ruchu w danym kierunku, poprowadzi on nas do odpowiedniego wyjazdu. Rondo nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także upłynni ruch. W ramach inwestycji powstały również dookoła całego ronda chodniki oraz bezpieczne przejścia dla pieszych. Oczywiście nowe oświetlenie, a także nasadzenia. 10 drzew oraz blisko 5 tysięcy ozdobnych krzewów. Cała inwestycja już jest na ukończeniu. Tutaj mamy nadzieję, że do świąt, a prawdopodobnie 17 grudnia już rondo zostanie w pełni dopuszczone do ruchu i otwarte dla kierowców. Obecnie kierowcy mogą się poruszać po fragmencie ronda. Budowa ronda przy Okulnej rozpoczęła się w lipcu. Jej koszt to 4,5 miliona złotych. Zgodnie z harmonogramem prace miały trwać do końca roku. Miejscy radni zebrali się już tydzień po pierwszej uroczystej sesji. Obrady rozpoczęły się od przegłosowania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
W porządku obrad znalazły się tylko 3 uchwały. Sesja trwała niespełna 2 godziny. Pierwsza sesja niemalże w całości była poświęcona kształtowaniu się nowej Rady Miasta. Wybierano przewodniczących oraz członków poszczególnych komisji. Nie starczyło czasu na niektóre uchwały, dlatego co nie udało się na pierwszej powyborczej sesji, przeszło na drugą. Już doszło do pewnych podziałów w Radzie dotyczących rozdysponowania między wszystkich kluby udziału, chociażby w prezydium Rady czy w poszczególnych komisjach. Dzisiaj wstępne pierwsze komisje konstytuują swoje działania. Myślę, że zapoznanie się z nowym materiałem nie było zbyt obszernym materiałem, stąd też nie wymagał aż nadmiernego wysiłku. Z drugiej strony, chociaż szczegółowe omówienie na komisjach daje ten pełen ogląd sytuacji, bogate uzasadnienie do uchwały również przedstawia sytuację. Myślę, że nie będzie to żadna trudność, aby podjąć te 2 techniczne uchwały tak naprawdę. W piątek między innymi przyjęto program współpracy gminy miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi. Program w szczególności ma na uwadze stworzenie warunków do powstania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców. Głosowano także nad zmianami w budżecie miasta. Pewne zmiany, konsekwencje zmian w uchwale budżetowej tegorocznej. Życie pokazuje, że na pewne scenariusze są nie do przewidzenia do samego końca. Kwestia chociażby placówek oświatowych, reorganizacji systemu oświaty również w naszym mieście dotyka nas zawsze. Myśleliśmy, że da się na sam koniec grudnia, na 20 grudnia, kiedy planowałem normalna sesja, przeprowadzić taki zerowany budżet. Niestety potrzeby są już na dzień dzisiejszy większe niż wcześniej zakładane, stąd też przesunięcie właściwych środków finansowych na pokrycie między innymi chociażby wynagrodzeń nauczycieli, możliwość zrealizowania w pełni wypłat, ale również innych kosztów poniesionych wcześniej. Po raz pierwszy na początku obrad nie było już punktu interpelacji radnych. Są już tylko interpelacje pisemne. Na końcu obrad jest punkt wolne wnioski i sprawy różne. W kulturze chrześcijańskiej anioły znane są nam przede wszystkim z przekazów biblijnych. Jednak nad ich istotą i znaczeniem zastanawiali się już mieszkańcy starożytnego Egiptu i Babilonii. Starożytne anioły różniły się od bytów duchowych przedstawianych w Starym Testamencie. Choć tak jak one stanowiły łącznik między tym, co niebiańskie, a tym, co ludzkie. Również to nieziemskie istoty stały się inspiracją do zorganizowania konkursu pod nazwą Anioły też czytają. Anioły też czytają to druga edycja konkursu organizowanego dla wszystkich uczniów klas pierwszych z zgierskich szkół podstawowych. W tym roku do organizatorów wpłynęło aż 60 prac plastycznych. Niektóre są bardzo oryginalne i myślę, że my dorosłe osoby byśmy nie miały takich pomysłów, żeby wymyśleć coś takiego. Konkurs miał na celu pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcenie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu świąt Bożego Narodzenia. Ponieważ tych prac było bardzo dużo i niektóre były bardzo samodzielne, ale były też prace wykonane z pomocą rodziców, ale znowu były bardzo pomysłowe. Więc postanowiliśmy, że wyodrębnimy 2 kategorie, samodzielność i oryginalność. Za samodzielność brałyśmy pod uwagę, czy dziecko na pewno to samo robiło, jakieś takie bardziej, że widać, że to tylko dziecko robiło. Natomiast te oryginalne, to z pomocą rodziców, bo widać. Natomiast naprawdę, niektóre są dzieła sztuki. Kreatywność, zapał twórczy oraz natchnienie zaowocowały oryginalnymi pracami plastycznymi. Odrałam książkę, zrobiłam z takiego twardego papieru książkę, napisałam. Anioły zrobiłam takie z kuleczki styropianowe i takimi sznureczkami główki. I gwiazdkę przyczepiłam, żeby były, bo anioły zawsze mają takie. Miał też aureolkę nad głową. Trzymał w ręce zamknięte książki 2. Miał suknię z napisem Anioły też czytają. Ta suknia była złota. Miał złote włosy też. Anioły to coś symbolizują, nie symbolizują? Ty wiesz może, co one mają za zadanie w naszym życiu? Czy mają, czy nie mają? Z książki, kiedy z moją siostrą czytałam, że anioły
to i też się tego dowiedziałam na religii, że anioł to jest taki strażnik człowieka. Ci, co mnie dobrze znają, wiedzą, że jestem wielbicielką i kolekcjonerką aniołów, od małych do dużych. Trudności oczywiście zawsze sprawia tylko przechowywanie ich. Natomiast te wszystkie anioły, które zostały wykonane przez dzieci, które wpłynęły na nasz konkurs, tak naprawdę faktycznie są aniołami profesjonalnymi i nie ukrywam, że bardzo chętnie widziałabym je również we własnej kolekcji. Plastycznym przedstawieniom aniołów przypisuje się rozmaite znaczenia. Najczęściej gest ofiarowania komuś w prezencie wizerunku anioła ma na celu wyrażenie najlepszych intencji wobec danej osoby. Ruszyły prace związane z budową nowego obiektu do piłki nożnej. Przy ulicy Wschodniej powstaje mini boisko typu Orlik. Inwestorem, który pokryje 100% kosztów tej budowy, jest miejski klub piłkarski Boruta. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią jest w trakcie budowy. Będzie to jeden z nowocześniejszych Orlików dostępnych w naszym mieście. Korzystać z niego będą głównie dzieci trenujące w klubie Boruta Zgierz. Troszkę nowsza nawierzchnia, inaczej układana, troszkę inne wypełnienie, inna trawa. To się zmienia. Nie mówię, że to będzie jakiś bardzo duży przeskok, ale na tyle, na ile nam tutaj się uda przygotować, to myślę, że razem z firmą wyszukaliśmy taką trawę, z której i rodzice, i dzieci, i zawodnicy będą zadowoleni. Powstanie takiego boiska z pewnością ułatwi pracę trenerom Boruty i będzie pomocne w podnoszeniu poziomu piłkarskiego wszystkich zawodników klubu. Czekamy na pełnowymiarowe sztuczne boisko. Oczywiście każdy chciałby grać tak jak na zachodzie, mieć 10-15 boisk naturalnych, to oczywiste, no ale w warunkach naszych klimatycznych i terytorialnych no jest to ciężkie do zrobienia, dlatego te sztuczne boiska są tak mocno oczekiwane, a każdy skrawek boiska, każdy kawałeczek trawy, czy naturalnej, czy sztucznej, to dla nas jest zbawieniem, zwłaszcza przy takiej ilości dzieci trenujących w klubie. Boisko zapewne będzie gotowe w przyszłym roku, prawdopodobnie w marcu. Jam, Manam, Perfect, Lady Punk, Lombard, Budka Suflera to m.in. utwory tych zespołów mogła wysłuchać zgierska publiczność podczas koncertu Anety Jóźwiak i Violetty Cywińskiej. Występ sióstr zakończył także sezon wydarzeń artystycznych w Miejskiej Powiatowej Bibliotece Publicznej. Ze zgierską publicznością Miejsko-Powiatowa Biblioteka pożegnała się na rokową nutę. Według wielu to gatunek muzyczny, który nigdy się nie nudzi. Hity sprzed lat zgierzanie mogli usłyszeć w wykonaniu duetu sióstr Anety Jóźwiak i Violetty Cywińskiej. Na pewno podsumowanie roku i my zrobimy takie podsumowanie muzyczne roku, lat 80. i 90. Według nas najfajniejszych hitów, które były modne, które były śpiewane i grane dosłownie wszędzie. A więc wybrałyśmy takie, mamy nadzieję, z najbardziej znane i liczymy na to, że wszyscy będą pięknie z nami śpiewać. Mamy akurat właśnie tą łatwość, że znamy się całe życie, więc często porozumiewamy się nawet bez słów, więc wychodzi nam to raczej zawsze okej. Pozytywnie. Ponadczasowa muzyka i wspaniałe teksty zgromadziła prawdziwe tłumy zgierzan. To są śpiewające dzwoneczki, bardzo mi się podobają. W każdej wersji ich występów są świetne. Ja to często tutaj przychodzę i jestem bardzo zadowolona w ogóle. No bardzo mi się to podoba. Duet sióstr zaśpiewał największe przeboje polskiego rocka z lat 80. i 90. Wśród nich piosenki takich zespołów jak... Będą to przeboje Lombardu, Lady Punk, Perfektu, Jamu oczywiście. Największe przeboje tych właśnie zespołów. Koncert ten stary dobry rok zakończył sezon wydarzeń artystycznych Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Kolejne koncerty, spotkania odbędą się już w styczniu. Nasz zespół redakcyjny będzie oczywiście Państwa o nich informował.
Po dwóch ciepłych dniach w środę czeka nas niewielkie ochłodzenie. Na północy Polski popada deszcz. Poza tym będzie pogodnie i słonecznie w niemal wszystkich rejonach Polski. Jutro pochmurno, bez opadów. Słupki rtęci wskażą do 3 stopni. Początek weekendu ma nas przywitać przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach zobaczymy nawet do 9 kresek. Sobota deszczowa z dużymi zachmurzeniami. Termometry wskażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Biometr okaże się neutralny. I to wszystko, co przygotował dla Państwa w serwisie nasz zespół redakcyjny. Zostańcie jednak Państwo z nami, bo już za chwilę program Bliżej Zgierzan, w którym poruszymy m.in. kwestie remontu skrzyżowania ulic Gałczyńskiego i Parzęczewskiej. A już w piątek, tradycyjnie o 18.30, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Miłego wieczoru życzę, pozdrawiam. Bardzo źle, bo są dziury, wykopy, można zawieszenie pourywać. Bardzo przykro. No bo dziury jak diabli, no i niestety objazdy, no widzisz pan jak to wygląda. Także no, na razie jest katastrofa. No właśnie tu o tym mówię, że straszne dziury są. Tak. Jeszcze jak pada, to już nic nie widać, można zawieszenie zostawić. No. Ciężko się jeździ, no ale trzeba przetrwać, będzie po remoncie i będzie dobrze się jeździło. Właśnie, bo tutaj te widzowie do nas maile piszą, że są takie wyrwy pozostawione, no ale to tak musi być chyba. Naraz. No sama to i zrobiła aura, padały deszcze i wszystko wymyto, no powinno być to podsypane, no ale są znaki, które ostrzegają o, żeby zmniejszyć prędkość, no i trzeba jakoś to przeżyć, a jak będzie zrobione, to będzie dużo lepiej. No. Po prostu jeżeli chcemy poprawić i uczynić, żeby było lepiej, no muszą być utrudnienia i na to nic nie poradzimy. Z dużym wysiłkiem robimy tę inwestycję. Inwestycja bardzo droga, ale myślę, że inwestycja bardzo potrzebna i konieczna do Zgierza, gdyż to skrzyżowanie wymagało już od wielu lat oczywiście przebudowania i to robimy w tej chwili. Także proszę o chwilę
cierpliwości. Myślę, że po skończeniu tej inwestycji wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni. Starosta obiecał, że do końca grudnia będzie już po wszystkim. Czy tak się stanie? To jeszcze zobaczymy. I powiem tak. Wszystkie roboty się zaczyna, jak jest dopiero po połowie roku. I teraz, jak jest zima, to się robi takie rzeczy. Czy to nie można zacząć było wiosną? Tak, nikt nie przewidział tego, że to mogło. Przecież to się nic nie stało tu. Nawet każde dziecko wie, że sprząta się po psie. A przynajmniej taką wiedzę powinien mieć każdy właściciel czworonoga. A z tym, jak wiemy, bywa różnie. Ja ogólnie sprzątam, jak wychodzę zawsze, to staram się z torebką zawsze wyjść i właśnie też niedawno wyrzuciłam torebeczkę jej. Tylko ja, jak mówię, jest tam zbyt mało koszy, ogólnie w Zgierzu. Jest bardzo mało koszy. A jak widzi pani po ludziach, to robią to też? Raczej nie zauważyłam. No, raczej nie zauważam. Tym bardziej, że ja bardzo dużo z psem chodzę. Niektórzy mówią, to jest jakby u siebie na dywan narobić i też nie sprzątać. To jest, ma pan rację. No, raczej to nie należy do miłych rzeczy, no ale no, uważam, że powinno się chodzić z torebeczkami i po prostu sprzątać po swoim psie. No. Dziękuję. Nie mam psa, ale mam wgląd na tamtą stronę, na szesnastkę, to widzę, że ludzie sprzątają. Malutkie pieski, ale dziewczynka sprząta zawsze po piesku, a druga pani to wychodzi sobie gdzieś tam daleko. Świadomość wzrasta jakby. Tak, po malutkim piesku zawsze sprząta. Bo jak się zwróci uwagę, to jeszcze obrażone. A są tu pojemniki w ogóle? Jeśli nie pasuje, to sobie sprzątnie. Taka odpowiedź nie, jest. Straż Miejska w Zgierzu przypomina, że każdy właściciel psa ma obowiązek sprzątać po nim odchody. Jak tego nie zrobi, grozi nam mandat nawet do 500 zł. Więcej o tym opowie nam komendant Straży Miejskiej, Dariusz Berezewski. Panie komendancie, czy zgierzanie dzwonią do Straży Miejskiej, żeby interweniować, że ludzie nie sprzątają po swoich psach? Tak, wpływają do nas takie interwencje. Co prawda te interwencje są sporadyczne, ale głównie one napływają z terenów osiedli mieszkaniowych, gdzie wiadomo jest większe zagęszczenie ludności, tym samym jest więcej zwierząt i mniej miejsca, gdzie można te zwierzęta wyprowadzać. Rozumiem, że pomimo na przykład braku pojemników i tak trzeba sprzątać po psie? Tak, bez względu na to, czy gdzieś w rejonie zamieszkania, czy tam, gdzie się to zwierzę wyprowadza, na przykład nie ma pojemników na odpady, właściciel ma obowiązek te odchody sprzątnąć, tak samo jak oczywiście nie wolno zaśmiecać, no to jest sprawa oczywista. To, że nie ma kosza na śmieci, nie znaczy, że możemy papierek rzucić na chodnik. Dokładnie to tak samo działa.